Mieliśmy niedawno okazję tutaj rozmawiać o poparciu pana kandydatury, o wsparciu pana kandydatury przez środowiska SLD w Grudziądzu, przez inne środowiska. Czy coś od tego czasu się zmieniło? Jakieś może nowe fakty, nowe dane, nowe osoby? To znaczy, to wygląda w ten sposób, że my już od dawna jesteśmy z SLD tam na tyle dogadani, że wtedy, kiedy już będą wybory, będziemy mogli stworzyć taką koalicję, żebyśmy mogli do tych wyborów iść razem. Dzisiaj tak naprawdę wybory samorządowe przysłania sytuacja wyborów do Europarlamentu, w które SLD będzie się angażowało jakby z własnym komitetem i ze swoimi ludźmi. I dzisiaj to przysłania też sytuacja ta ukraińska, która w tej chwili jest i której ludzie się tak naprawdę bardzo mocno boją. Ale i ja, i SLD, i myślę, że w Grudziądzu, dzisiejsza scena polityczna Grudziądza jest tak bardzo mocno podzielona, że naprawdę trudno ją scalić, prawda? Dzisiaj przy dużym poparciu PiS-u, PiS będzie chciał wystawić swojego kandydata, a zobaczcie państwo, jak trudno im znaleźć tego kandydata, bo od tych kandydatów przewinęło, z kandydatami przewinęło się już kilku i tak naprawdę do dziś nie wiadomo, kto to będzie, prawda? SLD nie wystawia wcale swojego kandydata, więc pójdziemy wspólnie do wyborów, a tych komitetów wyborczych będzie jeszcze kilka. I to wcale nie jest takie proste scalić tych ludzi, bo każdy z nich ma jakieś osobiste ambicje i postawić na ambicje czyjeś, a pozbywać się swoich, to nie jest takie proste i łatwe. Myślę, że tak naprawdę dobrze będzie, jeżeli z tego miejsca będzie można prosić Grudziądzan, żeby dobrze się do tych wyborów naprawdę dobrze przygotowali, bo też i jestem przekonany, że dzisiaj pewnie w Grudziądzu nie problem chyba wybrać prezydenta, tylko jakby konieczność odwołania tych władz miasta, które są, to dla Grudziądza jest najważniejsze, bo zadłużanie tego miasta jest tak strasznie okrutne, że czasy dla nas są naprawdę perspektywy niewesołe. Tutaj rysują się dwie kandydatury na chwilę obecną, chociaż pewnie będzie ich o wiele więcej, ale no wsparta przez Platformę Obywatelską Roberta Malinowskiego i wydaje się, że przez PiS i przez Rudla Grudziądza kandydatura Andrzeja Wiśniewskiego, czyli dwóch byłych prezydentów, którzy już niejako mają trochę za sobą i doświadczenia i no i tych faktów, które można im czasami wytknąć, czasami podpiąć, że tak powiem, pod nich, zależy jak kto to rozważa. Jak pan ocenia te dwie osoby, te dwie kandydatury w starciu z panem? No bo pan też, już wiemy to oficjalnie, będzie też kandydował. Tak, ja też będę kandydował do tych wyborów na pewno i powiem szczerze, że nie czuję się tutaj bez szans. Jestem przekonany, że można te wybory wygrać. Wtedy nawet, kiedy będzie w tych wyborach startował aktualny prezydent, poprzedni prezydent, gdzie on dziś potrzebuje takiej osoby, która do tej pory u władzy w Grudziądzu nie była. Wydaje się, że jeden z tych prezydentów, obecny prezydent, będzie stawiał właśnie na to, co już zrobiono jego zdaniem, natomiast drugi na to, co nie zrobiono, czyli będą zaprzeczeniem niejako swoich tutaj stanowisk. A jak się pan wbije między nich? Jakie będzie pana, no powiedzmy, przesłanie do tego Grudziądza? Ja muszę powiedzieć, że jeden i drugi prezydent tak naprawdę z jednej strony zrobili, ale to nie wygląda w ten sposób. Każdy z nich brał 14 tysięcy miesięcznie i to nie jest tak, że można sobie usiąść w fotelu i dzisiaj powiedzieć, no ja nic przez całą kadencję nie zrobiłem, prawda? No, jak się bierze 14 tysięcy, to trzeba, tak powiem, rękawy zakasać i troszkę się uwijać, ale no jest o czym mówić. Chociażby taka sytuacja, że no co z tego, że pobudowałem drogi, co z tego, że pobudowałem jakieś wiadukty, skoro to wszystko było za drogo, skoro to wszystko tak naprawdę budowano za drogie mieszkańców pieniądze, bo już mówiliśmy o tym wtedy, kiedy 9 miesięcy przedłuża się budowę, to ona kosztuje praktycznie jeszcze raz tak drogo, prawda? No to tu brak jakby fachowości, brak jakby dopilnowania tych wszystkich pracowników, którzy przy tym chodzili, którzy przy tym wszystkim mieli wziąć udział, ale jeden i drugi zrobił największą rzecz. Tak naprawdę stracił zaufanie społeczeństwa i to jest bardzo wielka sprawa, którą należy dzisiaj w Grudziądzu też naprawić, żeby jakby pobudzić Grudziądzan do tego, czy jakby z powrotem wpoić im takie przekonanie, że oni mają też wpływ na to, co w tym mieście się dzieje, prawda? Dlatego też myślimy o tym, żeby powołać rady osiedlowe, żeby budżet partycypacyjny poszerzyć, żeby zaktywizować tych mieszkańców,
mieszkańców, żeby oni, myślimy też nad tym, żeby była potrzebna mniejsza ilość podpisów do tego, żeby inicjatywy obywatelskie można było przynajmniej postawić na Radzie i je głosować, czy to jest dobre, czy to jest złe. Także tych pomysłów jest wiele naprawdę, które można by w mieście zrobić. Cała rewitalizacja Starego Miasta, to co zrobiono z tym small biznesem tutaj w Grudziądzu. Przecież prezydent próbował powołać jakąś radę gospodarczą. W końcu naznaczył już na szefa tej rady swojego człowieka i ten mu jeszcze zrezygnował. Także no to już są jakby już takie sprawy, gdzie faktycznie to ta rozmowa ze społeczeństwem w ogóle się nie układa. I ja bym chciał do tego wrócić. Myślę, że jest wiele możliwości na to, żebyśmy mogli wspólnie ten Grudziądz budować, żebyśmy mogli jakby odzyskać jego z powrotem, jego piękność, z tego względu, że zobaczcie, jak się wejdzie gdzieś tam na strony internetowe, to każdy tylko pisze, że Grudziądz dziś jest szary, Grudziądz dzisiaj jakiś jest taki smutny, Grudziądz jest, ale Grudziądz... Pan też tak widzi ten Grudziądz, że jest taki smutny? To znaczy, ja wiem, że można to zrobić i że ten Grudziądz wcale nie musi być smutny, prawda? Tylko powtarzam, trzeba zaktywizować społeczeństwo, trzeba zrewitalizować Stare Miasto, trzeba tak naprawdę uruchomić strefę ekonomiczną, która... Grudziądz jest dzisiaj miastem, który nie generuje budżetu. Za chwilę skończą się inwestycje i trzeba będzie... I kto wie, czy nie będzie... Ja słyszałem taką niedawno wypowiedź, chyba w telewizji kablowej coś takiego było, że trzeba będzie sprzedawać jakieś spółki czy coś takiego w Grudziądzu. Nie, wcale nie trzeba tego sprzedawać. Myślę, że już raz to udowodniono, że nie trzeba się majątku miejskiego pozbywać. Jeszcze ktoś musi chcieć go kupić, ale po prostu tego majątku nie wolno zadłużać. Nas nie wolno stawiać przed faktem dokonanym, że jeszcze się Grudziądzanin nie urodził, a już ma jakieś tam ileś tysięcy długu na plecach. I wtedy, kiedy te wszystkie punkty się razem połączy, kiedy to nie jest sprawa na jeden rok, to nie jest sprawa na dwa lata, kiedy te wszystkie punkty się połączy, ten Grudziądz odzyska swój blask i będzie i do Grudziądza będą ludzie chcieli przyjeżdżać, ale przy 20-kilkuprocentowym bezrobociu, no dzisiaj... No i właśnie bezrobocie i tutaj powstaje taki temat od razu nasuwający się na myśl, ten bon zatrudnieniowy, który może też spowodować duży odpływ z naszego miasta. Ma być coś takiego wprowadzonego, że na zatrudnienie jakaś kwota na ten pierwszy okres, że tak powiem, rozwinięcia skrzydeł w innym miejscu, prawdopodobnie duża migracja do dużych ośrodków. No tak, ale jak mamy strefę ekonomiczną, no trzeba wszystko zrobić, żeby w końcu tą strefę ruszyć, żeby ta młodzież nie musiała korzystać z bonów zatrudnieniowych i żeby nie musiała z miasta wyjeżdżać, bo jak nam wszyscy tu wyjadą, to zostaniemy ludzie tacy w moim wieku, którzy już zbytnio perspektywiczni nie są, bo ile mi jeszcze tam z 10 lat mojej jakiejś takiej aktywności i też będę chciał odpocząć, ale jeżeli wypuścimy młodych ludzi do tego jeszcze wykształconych, no to kto nam w mieście zostanie, prawda? A sytuacja może być zupełnie inna. Jeżeli stworzymy szansę, jeżeli uruchomimy strefę ekonomiczną, jeżeli będzie można tutaj pracować, jeżeli będzie można tutaj się rozwijać, jeżeli lekarze w szpitalu będą mogli robić doktoraty, będą mogli, nie będziemy liczyli tylko na tych, którzy przyjadą, ale tych, którzy się wykształcą, będą tu pracować, czy będą chcieli robić specjalizacje, jeżeli takie możliwości im damy, to oni będą tutaj zostawać, nie będą wyjeżdżali. Jestem o tym przekonany.